Thank you.
Witam Was serdecznie. Jak mówiłem, święta będą deszczowe i błotne. I choć od 3 dni pada deszcz, a te śniegi, to wszystko się roztopiło, to w środku w leśnym tipi jest naprawdę sucho. I nie napadało tego zbyt dużo. Tutaj gdzieś przy wejściu, tak jak się spodziewałem, jest delikatna taka kałuża, można by było powiedzieć. Ale to tak miało być. Tak się spodziewałem. To nie przeszkadza w niczym. Zaraz od wejścia robi się takie podwyższenie terenu i ta woda, nawet jakaś tam mocniejsze opady nie są w stanie tutaj wpłynąć do naszego tipi. Piec upali się, aż huczy, aż musiałem poprzymykać te wszystkie wloty. Bo naprawdę jak w piekle się jarało. W środku jest fajnie ciepło. Zresztą na zewnątrz też jest ciepło, bo jest jakieś 5 stopni na plusie. Tylko że pada. Do środka nic tu nie pada. Od czasu do czasu jakaś kropla wpadnie na piecyk i on wyparowywuje. Jak przyszedłem, piecyk był mokry, ale już jest suchy. Czyli to wszystko działa. To wszystko działa. I mógłbym powiedzieć, że to już jest wszystko sprawdzone, aby przyjść na nockę. Chciałbym taką nockę zrobić do końca tego roku. Jeszcze przed nowym rokiem chciałbym to zrobić z tego względu, bo nie wiem, co dalej będzie z kanałem. Z kanałem w sumie nic nie będzie, nie dużo się zmieni. Jednak jeśli chodzi o leśne tipi, chyba będę tutaj już dużo rzadziej. Z tego względu, że prawdopodobnie to nie jest nasze potwierdzone na 100%, ale jeszcze muszę ja wszystko przemyśleć i zastanowić się, ponieważ od nowego roku wyjeżdżam do Szwecji i będę zjeżdżał nie wiem co ile, mam ustalone, że raz w miesiącu. Jednak jeżeli mam to gdzieś być na północy, ma to być na północy Szwecji, więc gdzieś dosyć daleko. I jeżeli sytuacja będzie taka nieciekawa, że właśnie jest to daleko, to będę musiał, możliwe, że rzadziej zjeżdżać niż raz w miesiącu. Będę co 2 miesiące, co półtora, co 3. Zależne będzie to właśnie od sytuacji, gdzie się będę znajdował. No, co miesiąc wydawać setki, jak nie tysiące złotych na to, żeby się wydostać z Szwecji do Polski, wrócić do domu, żeby posiedzieć parę dni i znowu jechać, to tak troszkę słabo to widzę. Dlatego jak coś, to będę musiał zostać dłużej. Ale to nic nie zmienia faktu, że biorę ze sobą oczywiście trochę sprzętu bushcraftowego. Biorę sobie na pewno ze sobą, wezmę jakąś kucheneczkę od Pirana, wezmę sobie jakieś przybory, piłkę, mały toporek, coś tam, jakiś poddupnik i tak dalej, i tak dalej. I no właśnie, najgorsze jest to, że dokładnie jeszcze na 100% nie wiem, w jakim regionie, w jakim miejscu będę się w Szwecji znajdował, ale gdzie bym nie był, dobrze wiem, że no nie wysiedzę weekendu. W soboty, z tego co wiem, to chyba będę pracował, a niedzieli nie wysiedzę w domu, no bo nie jestem taki, co lubi siedzieć w domu. Więc prawdopodobnie, jeżeli będzie tylko taka możliwość, będę robił filmy ze Szwecji. Szwedzkie lasy, szwedzkie, może jakieś fiordy, może jakieś góry, może skałki, może coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. I no, na razie tak informuję, bo nie wiem, jak to będzie, ale jeżeli mówię, tam będę dłużej miał zostawać, to oczywiście odcinki ze Szwecji będą. O co? Wiking w Szwecji. No nic, nie pierwszy, nie ostatni raz. Szwecję już też wielokrotnie razy byłem, nic nowego dla mnie. Najważniejsze to, że no, będę starał się robić dla Was filmy.
Będę starał się robić dla Was filmy tak, żebyście mieli co oglądać, żebyście mieli przynajmniej będę starał się, aby co weekend był jakiś film, chyba że naprawdę gdzieś ta praca będzie mega ciężka i, i będzie, będę, nie będę gdzieś tam musiał, będę chciał odpocząć jeden dzień, no to faktycznie nigdzie się nie ruszę, ale znając mnie to jest to niewykonalne, no, ale z pewnością wybiorę się po Szwecji, aby sobie gdzieś tam zwiedzać, chodzić, patrzeć, coś tam dla Was zawsze nagrać, jakieś na pewno newsy, informacje, fajne zdjęcia lokalnych miejsc i tak dalej, i tak dalej. Będę wrzucał na Instagrama, ale będę starał się i także dla Was robić jakieś filmy. No nie 12 dań dzisiaj, bo to czas świąt, Wigilii. Więc ja tylko dzisiaj na szybciaka wpadłem sobie wypić kawę, zjeść coś, posiedzieć, zobaczyć, jak te tipi się sprawuje podczas deszczów. No trochę tak tym deszcz falami nachodzi. Za chwilę przestaje padać, za chwilkę znowu mocniej leje. Taka sytuacja z tym deszczem. A ja z całego serca dzisiaj chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Chciałbym życzyć swoim widzom, czyli Wam, Waszym bliskim, Waszym rodzinom, złożyć szczere życzenia zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. I ktoś zaraz napisze, że to przecież nie święto, że to wymyślone, że to data ukradziona z czasów Rzymian i tak dalej. No to tak, może i tak jest, ale na pewno tak jest, więc nie będziemy się kłócić jednak. Jest to tradycja, którą my jako Polacy już obchodzimy od jakichś ponad 600 lat. Więc dlaczego miałoby być inaczej w tym roku? I ja będę obchodził takie święta, może nie tak szczególnie, nie tak świątecznie, jak to mniej więcej inni obchodzą. Zawsze praktycznie na święta jesteśmy sami, tylko w trójkę. Więc no to nie jest tak jak kiedyś, że gdzieś tam się rodzinami spotykaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma już tego klimatu bynajmniej, ale są to święta i oczywiście szkoda, że wypadają w weekend. Człowiek tego nie odczuje, że to święta, po prostu dłuższy weekend to jeden dzień. Ale ja życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co dobre. I czego można tam sobie życzyć, to Wam, co sobie życzycie, to ja Wam też życzę. Przede wszystkim chyba zdrowia, bo w tych czasach zdrowie jest takie najbardziej potrzebne, w sumie zdrowie zawsze jest najbardziej potrzebne, ale dodatkowo życzę Wam spokoju, żeby się to wszystko na świecie uspokoiło, a bynajmniej nie dolazło to do nas, żebyśmy sobie mogli spokojnie dalej żyć i funkcjonować tak, jak funkcjonujemy. A wszystkim tym, co ciężko pracują, oczywiście premii, podwyżek i żeby prezes Wam kawę codziennie parzył. Chyba że jesteście prezesami, to zapaście kawę swoim pracownikom. Takie oto wikingowskie życzenia z leśnego tipi. Wiking w tipi. Region troszkę się pomylił, ale to nic. Niedługo właśnie może będzie ze Szwecji. To będzie bardziej w klimacie. Może tam gdzieś się uda jakiś szałas wybudować. Może uda się jakąś fajną miejscówkę znaleźć. Będę oczywiście tam działał, będę oczywiście o tym myślał. A tymczasem zjadam sobie. Jeszcze raz wesołych świąt życzę Wam. Trzymajcie się. Do zobaczenia na najbliższym odcinku. Na razie. Cześć. Jupa. 3 minuty.